Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dosyć długo nie było żadnej wzmianki o Star Citizenie. Aż tu nagle się sam przypomina. Ruszył z eventem Ship Showdown, w którym to mamy do wyboru 16 statków, na które będziemy głosować. W dniu dzisiejszym jest to C1 Spirit, o którym wam troszeczkę opowiadałem, który cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzi, żeby go zakupić. I Merkury. Na chwilę obecną Spirit dość wyraźnie prowadzi. Żeby zagłosować, oczywiście musicie być zalogowani. Na tą chwilę 3 godziny jeszcze i 18 minut zostało, także myślę, że jak ten materiał wpadnie, to będą jakieś 3 godzinki jeszcze na głosowanie. Ale słuchajcie, to nie wszystko, ponieważ nie tylko możemy głosować na te top 16 statków, które zostały tutaj wylosowane, wybrane, które będą, z których zostanie wybrany ten najlepszy. Ale też od 15, czyli od wczoraj tak naprawdę, do 22 tego miesiąca mamy możliwość przetestować te statki za darmo. Jest to dla mnie dość zaskakujące, ponieważ kiedy? Miesiąc temu chyba były, nie? Poprzednie Free Fly. A tu nagle mamy kolejne. Także jeżeli chcecie sprawdzić, przetestować któryś z tych statków, tak patrzę, co tutaj. Bursa? Widzę nie tylko statki, ale również pojazdy tutaj będą. No, teraz to mnie zaskoczyli, powiem wam. I mamy tak, C1 Spirit. No to wiecie, znacie, bo o nim opowiadałem dość sporo. Merkury wygląda bardzo podobnie do Spirita, a przy okazji... No kurczę. No zacnie, nie? Oczywiście mamy STV, Ursę medyczną, czerwona to chyba była medyczna, nie? 890 Jump, nawet go nie kojarzę. 600 i Explorer. Bombowiec. Pathfinder. Trochę dziwne, że te statki w ten sposób połączyli, nie? Tu mamy Pathfindera, a Gladiator jest bombowcem. Chyba, że nie różnią się aż tak bardzo statystykami. Nie wiem, nie siedzę tak głęboko jeszcze w Star Citizenie, żeby móc się tutaj wypowiadać. Zajebisty jestem Fury, nie? Reclaimer, bardzo dużo ludzi go używa, bardzo dużo ludzi o nim wspomina. Vulture, tak samo, nie? Statek do złomowania. Tutaj mamy Aliena. Ten Defender, nie? Fajnie wygląda, chociaż to jest Light Fighter, ale wygląda całkiem zacnie, trzeba przyznać. Heavy Fighter. I Hornecik, Medium Fighter. No jest z czego wybierać, ale tak jak powiedziałem, każdym z tych pojazdów, no bo muszę tutaj rozszerzyć teraz przez to Mursa o pojazdy, z tych pojazdów możecie się przelecieć, przejechać, możecie wypróbować. Wystarczy dołączyć do Freefly, założyć konto i możecie bez problemu przetestować. No oczywiście u mnie to nie przejdzie, ja już konto mam założone. Wy jak najbardziej możecie sobie spróbować. Jeden z 16 pojazdów do przetestowania, no tak jak wspominałem, tutaj ciut większe. Kurde, te zdobienia, nie? Robią robotę. Powiem wam tak, nie? Ze Star Citizenem jest dziwnie, bo jest cicho, jest cicho, jest cicho. Jak pierdzielnie z grubej rury, nie? To się można zdziwić. Tam jeszcze przecież sporo informacji jest o nowym systemie, tak? Pyro, który będzie
znacznie bardziej niebezpiecznym systemem od tego, w którym się teraz poruszamy. Będzie tam raczej ustrój anarchistyczny. Nie będzie tam stróżów prawa, którzy będą je egzekwować, więc będzie tam całkowicie wolna amerykanka. I do którego wybrać raczej się będzie warto już z porządnym sprzętem, a nie byle czym, żebyśmy czasem na hita nie zeszli, nie? Żeby nas nie rozdupczyli tak zaraz. No dobrze, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o Starcy Cena, o najnowszy update, który teraz mi tak trochę z Partyzanta wpadł i o którym na wariata troszeczkę robię ten materiał. Ja spadam, wy się trzymajcie, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie, cześć.